Witam wszystkich miłośników mocnych wrażeń w moim kąciku grozy. Dzisiaj jest ten dzień, w którym rozpoczniemy odliczanie. Odliczanie do najstraszniejszego dnia w roku. A tak w ogóle to mam na imię Dorota i pragnę razem z Gertrudą i Stefanem powitać Was na kanale Dorota's Freaks. I tak, zaczynamy dzisiaj odliczanie do Halloween, ale nie będziemy w tym czasie próżnować. Ponieważ z pierwszym dniem października rozpoczyna się również projekt Halloween. I co to oznacza, Gertrudo? Otóż to oznacza, że przez 31 dni października codziennie mam dla Was jedną charakteryzację, oczywiście związaną z Halloween i uwiecznione w formie tutorialu, tak żebyście, jeśli tylko macie na to ochotę, mogli odtworzyć. W historii mojego kanału jest to drugi projekt Halloween, dlatego wszystkich zachęcam do przypomnienia sobie zeszłorocznej edycji. W ten sposób będziecie mogli się dobrze przygotować do tego, co czeka nas już niedługo. Ponieważ dzisiaj jest dzień pierwszy, to gadania będzie trochę więcej, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ja oczywiście ogromnie się cieszę na to, co się będzie działo. I przede wszystkim cieszę się bardzo, 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 że jesteście ze mną. Że jesteście ze mną już drugi rok, że przybywa Was coraz więcej. I oczywiście, że pomagacie mi w tym, żeby o projekcie Halloween i o moim kanale w ogóle dowiedziało się jak najwięcej osób. Dziękuję! Myślę, że jest to też dobry czas, żebyśmy się trochę lepiej poznali i żebym się o Was i od Was coś więcej dowiedziała. Dlatego w każdym odcinku będę Wam zadawać jedno pytanie. Mniej lub bardziej związane z Halloween i z tematyką moich filmików. Oczywiście czekam na Wasze odpowiedzi, a te najbardziej lajkowane umieszczę w następnym filmie. A dzisiaj na dobry początek dokończcie dla mnie takie zdanie. Moja ulubiona postać z horroru to... A dodatkowo stawiam Wam jeszcze kolejne wyzwanie, ponieważ chcę zachęcić Was do tego, żebyście również próbowali swoich sił w charakteryzacji i właśnie w takich swoich małych projektach Halloween. To oczywiście nie musi być 31 dni przygotowań do Halloween, ale jeżeli i tak przygotowujecie się do tego dnia, to będę przeszczęśliwa, jeżeli pokażecie mi i pozostałym widzom, co stworzyliście. Codziennie możecie wrzucać swoje charakteryzacje pod postem na moim Facebooku, oczywiście Dorota's Freaks, a ja najlepsze prace będę pokazywać tutaj. No i żeby dalej nie przedłużać, pierwszy dzień projektu Halloween mam dla Was moją wersję Cruelly Demon. Okrutna miłośniczka futer z opowieści o 101 dalmatyńczykach, która w mojej wersji postanowiła pójść o krok dalej i zamiast robić futro z dalmatyńczyków, postanowiła przeszczepić sobie ich skórę. I to własnymi rękami. Ja oczywiście czekam, a właściwie my czekamy na Wasze komentarze, na Wasze opinie, jak Wam się podoba taka interpretacja. Jeżeli Wam się podoba, oczywiście możecie mi to pokazać. Zachęcam gorąco do subskrybowania kanału Dorota's Freaks, żeby nic Was nie ominęło. A teraz już zobaczmy krok po kroku, jak zamienić się w demoniczną Cruellę. Zakryłam już brwi metodą na klej w sztyfcie. Koloru natomiast 100% się nie pozbywałam, ponieważ i tak będzie tam tyle cieniowania, że się to zakryje. Podkład, który nakładam na twarz, to Stay Matte But Not Flat z NYXa. Wybrałam odcień, który na mojej twarzy wyglądał tak blado i lekko różowawo, chociaż mam wrażenie, że kamera tego nie oddaje. Troszeczkę więcej podkładu nakładam na brwi i wszystko oczywiście pudruję. Na chwilę rozstaję się z Petrem, ale jeszcze do mnie wróci. Jedno oko mam już pomalowane i wygląda to komicznie, dlatego wybaczcie, czas na najdziwniejsze selfie świata. Przechodzę więc do makijażu drugiego oka. Pierwszy cień, którego używam, to ciemny brąz, którym zaznaczam właściwie to moje fałszywe załamanie powieki. Robię łuk, staram się odwzorować ten, który jest już na drugim oku, a następnie biorę jaśniejszy brąz i rozcieram go w górę, blendując z tym ciemniejszym cieniem. Następnie czernią podkreślam już samo załamanie i blenduję w górę z pozostałymi kolorami. Oczywiście zarówno brązy, jak i ta czerń ląduje też na dolnej powiece. Teraz biorę zielony cień pojedynczy z NYXa i wypełniam nim pozostałą część powieki, ale tak naprawdę koncentruję się na brzegach. Biorę jeszcze ciemniejszą, taką zgaszoną zieleń
i nakładam ją tam, gdzie łączą się kolory zielony z brązowym. A teraz klucz programu, czyli piękny zielony brokat, nakładam go na klej do brokatu z NYX-a. A jeśli przyjdzie Wam do głowy zapytać mnie, co to za brokat, to niestety Wam nie odpowiem, bo starła mi się naklejka, więc nawet nie wiem, jakiej on jest marki. Pamiętam tylko, że kupiłam go w sklepie Lady Makeup. Czarnym cieniem podkreślam jeszcze tak precyzyjniej to załamanie powieki i czary mary mam już brwi. Tak się niestety czasem zdarza, że coś się nie nagra, ale tu filozofii wielkiej nie ma, po prostu czarną wodną farbą namalowałam takie łuki, a teraz nakładam jeszcze czarny cień, żeby zniwelować błyszczenie. Pod łuki brwiowe nakładam biel, jest to tłusta farba z Kryolana, Supracolor. I oczy na razie zostawiam, wrócę do nich jeszcze, a na razie przechodzę do konturowania. Tutaj będą dwie fazy, pierwsza to oczywiście bronzer, ten jest akurat z NYX-a. Nakładam go pod kość jarzmową, ale zdecydowanie za dużo, żeby tak bardzo, bardzo ją podkreślić. Również na brodę, bo Cruella ma bardzo kwadratową twarz, więc tak trochę ścinam sobie brodę. Na skroń konturuję nos oczywiście. Następnym etapem konturowania będzie po prostu czarny cień. Nakładam go właściwie w tym samym miejscu co brązowy, tylko trochę wężej i dobrze go z tym brązowym blenduję, żeby się scaliły ze sobą. I oczywiście, żeby podbić jeszcze różnicę między jasnymi i ciemnymi miejscami na twarzy, na najbardziej wystające elementy nakładam jeszcze białą farbę tłustą. Podkreślam w ten sposób kości jarzmowe, kości żuchwy, nos. I wracam do oka po to, żeby nałożyć eyeliner. Używam żelowego eyelinera z Inglota i precyzyjnego pędzelka z NYX-a. Teraz przechodzę do ust. Nakładam moją ukochaną Unicorn Blood z Jeffree Star. Oczywiście mocno przerysowuję nią moje usta, używając precyzyjnego pędzelka, w ten sposób, żeby łuki były bardzo szpiczaste, tak samo jak kąciki ust lekko podniesione do góry. Przyciemniam jeszcze czarnym cieniem właśnie zewnętrzne kąciki i usta gotowe. Przechodzę do dekoltu. Najpierw te łaty naszkicowałam sobie kredką, a następnie wypełniłam białą wodną farbą. Najpierw nałożyłam ją pędzelkiem, a potem wygładziłam powierzchnię gąbeczką. Maluję je tak, żeby między kawałkami skóry była jeszcze mała przestrzeń. Następnie maluję czarne plamki. Oczywiście za wzór posłużyło mi zdjęcie prawdziwej sierści dalmatyńczyka. Żeby wyglądało autentycznie, każdą plamkę dopieszczam jeszcze, malując takie odstające włoski. Można to zrobić tak jak ja teraz robię, cienkim pędzelkiem, albo tak jak robię teraz, czyli takim niedużym pędzlem wachlarzowym. Wszystkie kawałki skóry otaczam cieniem, chociaż być może było to niepotrzebne, ponieważ i tak wszystko zakryję krwią, ale na tamtym etapie jeszcze na to nie wpadłam. Teraz grafitowym cieniem nieco przybrudzam tę skórę, żeby nie była taka śnieżno-biała. No i na brzegach tych kawałków dodaję oczywiście krew, czyli czerwoną farbę na razie. Następne są brązowe szwy. Maluję je wszędzie tam, gdzie skóra łączy się z moją skórą i kawałki skóry ze sobą. A następnie żmudna praca, czyli dopieszczanie każdego szwu po kolei, czyli dodawanie cieni i świateł, tak żeby wydawały się trójwymiarowe po prostu. Jeszcze domaluję wielkie nozdrza i oczywiście założę soczewki kontaktowe i rzęsy. Link do soczewek wrzucę Wam w opisie oczywiście. Linku do peruk Wam nie wrzucę, bo kupiłam je wieki temu na Allegro. A teraz czas na sztuczną krew, żeby te rany wyglądały bardziej autentycznie. Tutaj najważniejsze, żeby ta krew była gęsta, zastygająca, no i raczej ciemna. Bardziej płynnej krwi użyłam potem do wysmarowania rąk. No i to by było na tyle. Demoniczna Cruella już gotowa. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie mi koniecznie znać. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. No i oczywiście widzimy się jutro. Do zobaczenia. Thank you.
dzieje? Sztuczny! Ale mi przyniosłeś tutaj pająka, wiesz co? Sztuczny jest. No. Ale wygląda jak prawdziwy. No, łapać go, nie? Aha, to się nagra. Nie, weź tego pająka. Pokaż go tu, pokaż mi go tu. Połóż. Co? I zostaw.